Dobra, jeszcze sobie otworzyłem amulet, tak? Amulet, piracki amulet. Jeżeli się oczywiście uda z 50 skrzynek. Co? Otworzę na razie 10. No i zajebiście. Dobra, git jest jedna sztuka. Sobie wypierdolimy, to jeszcze mamy na 3 dni. Jest amulecik. No i co? Idę chyba latać do Ungi. Ktoś ci na becie. To dewastacja, chyba dewastacja, tak? Średnie obrażenie PV-em to pewnie jest dewastacja. No to co, otwieramy 10 sztuk. 50 SM poleciało. Pierwszy był księżyca, dobra. Git drop. Gdzie on jest? Tutaj jest. Aż 10 szkodowych, zajebiście. Dobra. Osemki sobie kliknę. No i co, mamy PPK. Trzy dni. A to oddajmy jakiemuś ziomkowi, bo i tak by nie będziemy używać. A to jakiś bociek stoi. No i jest. Dobra, tyle. Siema. Siema, czytamy sobie łowcy potworów i dewastację na pecie. Co ukryje czat? W ogóle dewastacja chodzi po 300 kk, a łowca po jakieś 200. No ale dobra, patrzymy. 4 na 9. O kurwa, 1 na 9. To niedobrze. Dobra, ja to resetnę i widzimy się za sekundę. Resetowałem umiejętności i co? Klikamy. Tylko tym razem zróbmy tak. Dewastacja i łowca. 2 na 9. 5 na 9. Kurwa, lipa. Jeszcze może jedna próba wyjdzie z tego jednego wona. Dobra. Mamy 150 kg i co? Pokażę wam to nawet historia. No tak to wygląda. Poszło 2,5 bona. No i nic sobie nie mamy z tego. Chyba że to się zmieni w tym momencie. Dobra. Łowca, dewastacja. 5 na 9. 6 na 9. Dobra, wyjebane. Ja pierdolę. Wbijamy sobie łowcę potworów. O, 9 na 9, zajebiście. Okej, to jest piękne. Berg 10 na 10 max i łowcę potworów 9 na 9. Dobra. Może mi się uda kupić za 300 kk dewastację. To jeszcze to sobie klikniemy. Resetujemy dewastację 6 na 9. I wbijamy 6 na 9 z powrotem. Ja pierdolę. Dobra, ale jest zajebiście, bo wszedł łowca 9 na 9. Mam tu berek, ale ten berek chyba na sprzedaż pójdzie. No i co? Lecę chyba do Ungi biegać. Cytujemy dewastację. I co? I wbijamy maksymalną 3 na 9. Ja pierdolę. Dobra, klikamy dalej. Tylko tym razem ukryję sobie czat. Żeby była niespodzianka, jak wejdzie maksymalny zakres umiejętności dewastacji. 7 na 9. O, ktoś mi daje handel. 100 kk. Dzięki. No jest, dobra, to zapłacę za gildię. No to co, mamy zastrzyk gotówki. To co, klikamy dalej, dewastacja. Siumo, klikamy dalej, dewastacja. 8 na 9, nie? Ja to i tak dalej zmiksuję. Bo ma być max. Ponownie. Kupiłem za 250 kk tym razem, wcześniej po 200 kupowałem, ale może to będzie ta szczęśliwa książka dewastacji. Pół, 1 na 9, ja pierdolę. Trzy pozaszły itemy, więc mamy na kolejną próbę przeczytania dewastacji. To dobra, resetujemy. I 2 na 9, ja pierdolę. Siema, resetujemy sobie umiejętność dewastacja na pecie. Co, wbijamy 5 na 9. Dobra, do miksu. Dewastację z ukrytym czatem i ja pierdolę. A teraz klikamy sobie z bonusikiem, bo kupiłem książkę defensywy. Klikamy defensywę. Czekajcie, w ogóle najpierw zresetujemy tą dewastację. Dobra, klikamy defensywę i dewastację.
No i defensywa. Zajebiście, 7 na 7. Kurde, 7 na 9. Nie, no i tak do miksu. Wcześniej był chyba 8 na 9. Ale dobra. Fajnie, że chociaż to weszło. Dobra, wbijamy dewastację. 6 na 9. Ja pierdolę. Dobra. Jeszcze może będzie jedna próba z tego, może dwie, nie wiem. Ostatnie dwie próby, pierwsza. 1 na 9. I druga. A tutaj się nie da, szkoda. Nie, czekaj, albo to się klika. O! 1 na 9 znowu. A, pierdolę. Robimy opening szkap zdobywców, skrzynię zdobywców i co? Jedna skrzynia, półtorej mona kosztuje. No i co? Otwieramy. Patrzymy na czat. Pierwsza. Rubinowa ozdoba, chyba git. No, ona tutaj poleciała. Szefirowa stal. To po chuju, bo już to mam. Potrzebuję 10 sztuk do beta, do numerki. Wszystko, co jest rubinowe, to jest drogie, nie? Także szefirowo ozdobny nóż. Dobra, to też bidło jest mi to potrzebne. I rubinowa ozdoba. Dobra, też mi się to przyda. Ale co? Potrzebuję 6 jeszcze szafirowych ozdób i 5 noży, żeby przerobić tą numerkę, ewoluować na następny poziom, ale na razie widzicie średnio z kasą. Ale co? Może mi się uda ogarnąć jeszcze hajs z shopa. Jeżeli zejdą i tam coś jeszcze powystawiam i może uda się dzisiaj ewoluować tą numerkę na 41 poziom. Siema, ulepszamy sobie hełm na plus 9. 200%, może się uda, byłoby fajnie. Spaliło. Ale mniejsze o to. Jest zajebiście, bo kupiłem szkaty zdobywców, już wam to pokazuję. Historia zakupu. No, popatrzcie. Najpierw skupowałem ozdoby, potem skrzynię zdobywców i wygląda to tak. Zajebiście, bo skrzynie zdobywców się zwróciły i to w chuj, bo z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu skrzynek poleciały dwie ozdoby szafirowe, trzy rubinowe i chyba jeden nożyk. Coś takiego. No, dwie te, trzy te i jeden nożyk. Sześciu skrzynek, czyli zajebiście, nie? Bo wydałem tyle. A jedna taka rubinowa ozdoba jest warta ponad 3 mony, a ta 1,5 mona, także czysta kasa, ale potrzebuję to od ewolucji numerki. No i co, jeszcze brakuje 5 sztuk noży i 5 ozdób, nie? To 5 ozdób to jest jakieś 7,5 wona, bo po 1,5 mona chodzą. A te noże są te tańsze, po 500 kk, więc albo to 2,5 wona i tutaj 7,5, no około 10 wonów jest jeszcze mi potrzebne, żeby zrobić tą ewolucję. Ze sklepu idziemy schodzą, także dobrze, ale idę jeszcze po drobie, bo kasy nigdy mało. Widzowie, kupujemy skrzynię zdobywców za 1,5 wona. No i na drugim sklepie kupujemy drugą za 1,5 wona. No i co? Giga opening. Otwieramy. Pierwsza szafirowa ozdoba, czyli na plus. Niewiele, bo jakieś 100 kk, ale zawsze na plus. I rubinowa ozdoba, i to jest piękne, bo teraz poszło 1,5 wony na plus, nie? Bo rubinowa ozdoba chodzi po 3 wony, a ta chodzi po jakieś, nie wiem, won 600, ale się opłaca otwierać te skrzynki. W ogóle po chuj ludzie je sprzedają. Już wydrupiłem chyba 4 rubinowe ozdoby i 3 te. Szafirowe, nie wiem, w sumie nawet mniejsze o to. Jest następny dzień. Trochę jangów było na sklepie. I co, kliknąłem sobie jeszcze te szaty Aury. Popatrzcie, co mi się udało wybić. Dwie wytworne. Po 4 wony je wystawiłem. Najtaniej, tak pewnie zajdą. Także kasa się robi. No i co, już blisko do ewolucji. Z tego, co zauważyłem, to zaraz będę miał na drugą ewolucję, bo rubinowa smoczo stal
potrzeba 10 sztuk, a ona chodzi po 500 kk, nie? Myślałem, że jest droższe, bo to jest potrzebne do ulepszania. Nawet chyba na mój level, znaczy na mój level, mój łuk, jest potrzebna ta właśnie rubinowa, no. Rubinowa smocza stale, ona 500 kk chodzi, więc to są grosze, nie? Także pet będzie... Maybe, maybe dzisiaj... O, tu jest jeszcze jakaś szlachetna. Ją wystawię za ten, za 500 kk. No i co? Maybe dzisiaj będzie... pet ewoluowany. Gdzie jest mój buga? Dobra, założona. Myślałem, że zniknął. Nemerka będzie podbijana do 60 któregoś, 60 chyba pierwszego poziomu. To już będzie można atrybuty miksować. No i co? Powoli będę sobie zbierał na trzecią ewolucję. Na trzecią ewolucję potrzeba jakiś, nie wiem, ponad, znaczy no, jeden ulepek kosztuje 15 wonów. Fioletowe te materiały, bo trzeba 5 sztuk. One chyba po 3 wony chodzą sztuka. Jest 15 wonów. I co? I w sumie tyle. Trzeba. I jeszcze złote materiały, to one chyba tańsze są. No, a potem do podbijania będą potrzebne, ale dobra, na razie idę jeszcze tą kasę farmić. Kolejną skrzyneczkę, w ogóle zobaczmy, co tu może polecieć. A, czyli tylko takie te ulepki, dobra. Szefirowa smocza stal, czyli lipa. Szkoda. Zowie, otwieramy skrzynię, wybrał, żeby dropnąć PPK. I co, pierwszy 10? Nie ma PPK. Druga dyszka. Nie ma PPK, ale skrzynia zdobywców jest. Kupon SM50, nie ma PPK. Lipa. No i jest niefajnie. Skrzynia zdobywców, rubinowa ozdoba. Dobra, choć już tyle. 7 chyba sztuk już jest, no jeszcze tylko 3. No i to, trzeba jakoś PPK ogarnąć. Siema widzowie, otwieramy. 3 skrzynki zdobywców. Pierwsza, rubinowa, smocza stal, lipa. Szafirowa ozdoba, git. Szafirowy, ozdobny nóż. Czyli to tak już wygląda. 7, tutaj ten... Lipa, bo już nie ma tych skrzynek, a... Te rubiny, szafirowe ozdoby chodzą po ponad 2 wony, nie? Czy nie fajna sytuacja. Dobra, ewoluujemy numerkę na 41 poziom. No i zajebiście, teraz trzeba ją poexpić. I uzbierać kasę na dalszą ewolucję. Musi znaleźć 2 skrzynie zdobywców, obie po 1,5 wona i co, otwieramy pierwszą. Rubinowy ozdobny nóż. Jeżeli... A w sumie sprawdźmy to nawet. Bo przedwczoraj one chodziły... chodziły po 500-700 kk, nie? Tak jak te stale, nie? Zniknęły wczoraj i dopiero wieczorem się pojawiły. I chodziły po 2,5 wona, nie? Nie wiem, czy ceny spadły, czy nie. A, chyba nie spadła. 2,5 wona. 2,400. No, czyli widzicie, no, już z tej skrzynki wyszedłem na plus, nie? Bo kosztowało, już wam to pokazuję. Historia. O, skrzynia zdobywców. Przed chwilą kupowane. 2 minuty temu, 1,5 wona. I otwieramy drugą. Rubinowa smocza stal. No to zwróci, znaczy no, na zero wyszliśmy, bo 2,5 wona i 700 kk. Może lekki plus, nie? 300 kk. Ale mogło coś innego polecić. Mówizowie, kupujemy 2 szkatułki za 1, 7 wona zdobywcy. Fajna, fajna cena, ale czy dropik odda? Rubinowa smocza stal, lipa. Szafirowa ozdoba, dobra, pójdzie na sell. Ale lipa trochę, bo no, ta się nie zwróciła niestety skrzyneczka. Znaczy dwie w sumie. Widzowie, ewoluujemy numerkę na kolejny poziom. Są potrzebne takie rzeczy. 10 rubinowych ozdób, czyli około 24 wonów, 22, coś takiego.
Rubinowe noże też są około 2 wonów warte, czyli 20 wonów, to już mamy no, 40, to jest warte z 7 wonów. No mówię, to jest ten około 55 wonów to wszystko. No może nawet 60, bo to też kosztowało. Ile to kosztowało? To kosztowało 1 won. No około 55 wonów jest na pewno taka próba. Znaczy próba, no po prostu ewolucja. Ale mniejsza o to. No i jest 61. Odblokowane te. Dobra, jej się odblokowuje egzorcyzmami zwierzaka, także S. Dziękujemy sobie. Atrybuty. Ale dobra, mniejsza o to. I co? Mam 140 zapieczętowań atrybutu. Będziemy wbijali jakieś zajebiste bonusy. A, to już inne. Dobra, za dwóch. 150 zapieczętowań atrybutu. Zostało 132 i wbiło coś takiego. Mógłbym teoretycznie miksować to dalej i zamiast odporności na wyprawy wbić 75 wartości, nie? Czy po prostu wartość, ale wydaje mi się, że na ninja ta wartość tak po chuju będzie. Te 75 wartości, a zawsze lepiej mieć odporność na wyprawy, bo te mowy już na jakimś tym czenie czy jodunie to już potrafią trochę bić, nie? No w sumie zawsze lepiej zaoszczędzić trochę setek niż mieć, nie wiem, ile to mi da 75 wartości z 2-3k więcej. To jest cały chuj, to już wolę nie używać setek i mieć dużo odporności, nie? Bo to jest lemerka, to ona duża ta odporności, także zostawiam takiego pewna. Uważam, że zajebista bonusy. Dobra, z racji, że atrybuty są zrobione, czytujemy sobie dewastację. 4 na 9, wytrzymałość, 2 na 7, dobra. Teraz to zmiksujemy. Dobra, kolejna księga dewastacji. 5 na 9. Kolejna księga dewastacji. 6 na 9. Ja pierdolę. No ponownie czytamy kolejną dewastację. 3 na 9. I kolejna. 5 na 9. Dwie dewastacje. Pierwsza. 1 na 9. Stajmy koło. Sta jednego. Może przyniesie szczęście. Ukryjmy sobie czat, bo to już jest ostatnia próba. Idę spać. Puh. 3 na 9, ja pierdolę. Polancisz. Wbijamy dewastację. 9 na 9, zajebiście. No bo robizowie, tak się prezentuje na metka. No jest po prostu piękna. Co, odpalamy. No i mamy, i teraz trzeba ją expić, bo Azrael jest na sklepie, wystawiłem go za 49 wonów, o dziwo najtaniej bym jeden, może zejdzie i za tą kasę sobie już dokończymy tą numerkę. Raczej kurwa, powiem ci, że... Sekundę. No, jak widzicie, ziomaczek kupił klatkę transportową, oczywiście nie pustą, tylko z Azraelem, za 42 wony, ja pierdolę, ale kasa i wypłacamy. Buu, o kurwa, 52 wony, ja pierdolę, ile cashu. To można sobie życie ułożyć, ja pierdolę, no. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś tego, jak na tej, na... Nie wiem, jakiś był serwer, co było to jakieś losowanie, jakieś kasyna i te inne. Zaraz bym pomnożył te 52 wony, zrobiłbym 100 wonów i by było bajlando, ale dobra, mamy kasę. Teraz wystarczy... Kurwa, wypierdalam się, bo nie mam buffa, czekajcie. Pozdrawiam tego ziomeczka, co kupił tego peta. Teraz wystarczy wexpić nemerkę do 8.0. i ją ewoluować. Na tą chwilę Nemerka ma 66 poziom i jest ekspiona. Niestety jest ekspiona przez ninja i nie pomyślałem o tym, że mogłem ją przełożyć na jakiegoś, nie wiem, nawet kurwa dropkę zrobić do M2, czy na orki jakiś 30 poziom. To już dawno miała ten 80 poziom, ale co? Męczymy się tutaj, bo exp tego zwierzaka domowego leci tak jak wam praktycznie, coś takiego.
nie wiem jak to głównie, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu tak jak wam leci, to tak temu zwierzakowi leci. Wam leci zajebiście, przykładowo, nie wiem, z jednego spota macie level, to temu zwierzakowi też będzie leciało parę kulek, nie? A jak mi ze spota leci, nie wiem, z 0,20, to temu zwierzakowi leci, nie wiem, z parę procent, nie? Z takiego spota, z 5% może będzie. No ale dobra, wystarczy jeszcze tylko wbić 14 leveli. Wydaje mi się, że jest to kwestia 2-3 godzin. I co? I będzie pet na merkę robiony. Skille są wbite, atrybuty też wbite. 52 wony do dyspozycji. Ewolucja na 8-0 będzie kosztowała coś lekko ponad 30 wonów. Może nie wiem, 35 wonów, coś takiego, 32 wony. A za resztę postaram się wbić skille, nie? Mam nadzieję, że już biję na maksa i atrybuty przynajmniej do 10, nie? O 15 nie mówię, bo tam idą fioletowe materiały, ale dobra, zobaczymy za sekundę. Ulujemy na merkę. No i co? Tak to wygląda. Koszt tego jest warty około, nie wiem, 28 wonów tej ewolucji, także w porównaniu do poprzednich nie ma tragedii. No i jest 81 poziom. No i co, można już czytać skille, zaraz się za to zabierzemy. Widzowie, śmieszna rzecz, bo na same umiejętności, żeby wbić je na 30 poziom, czyli maksymalny, poszło 21 wonów, a atrybuty są jeszcze nieruszane. Tak, te ceny podskoczyły do góry i w ogóle jest 30 chyba, nie, 45% na przyjęcie przedmiotu, nie, ale mówię, duże ilości tego idu i ceny mocno do góry poszły. Nie wiem, czy mi się uda za te niecałe 4 wony wbić atrybuty, ale zaraz się okaże. Widzowie, wbiłem wszystkie atrybuty. No i co, numerka już prawie skończona. Jeszcze trzeba dobić te atrybuty. No i dobra, lecimy od góry. O, smocza stal, to jeszcze nie ma tragedii. Złoty materiał, to ta lipa. Dużo, też S. Szefirowa ozdoba. No, i nawet na to mamy. No, się niestety nie udało. Skrzydło mantykory. Dobra, ja na razie tego już nie będę ruszał. Mamy beta i co? I tego chyba przetestować tą numerkę. Widzowie, klikamy sobie. Najpierw klikniemy silny na diabły. Zajebiście. Zajebiście. Krew wygnańców. Dobra, teraz jakby to tak weszło. Chwilowo zdobny nóż. Dobra, to jeszcze ogarnę, może będzie tanie. Dobra, klikamy sobie dalej. Nie udało się. Sygnet władzy. Dobra, klikamy dalej, ale będzie cooldown. Dobra, na razie tego nie będę ruszał, tylko żeby obrażenie na wyprawę wbić. Fajnie by było. Najlepsze jest to, że już mogło być na 13 punkcie. Jakby tylko siadło. Dobra, chociaż tyle. Magiczne nasiono to też jest chyba tanie. Magiczne nasiono chodzi po 2 kaka sztuka, no to naprawdę jaja. Ale jak nie wbiję i zaraz, nie wiem, jakiś fioletowy materiał trafi za 3 wony, ponad 3 wony, to się załamie. Teraz od razu by chyba podbiło na 7%, jak wbiję. Wbiło, jest 7%, zajebiście. Wbiło. 8% sygnał władcy, zaraz ogarnę. Dobra, widzowie, jest pewnie cooldown, tak? Ale jakby to wbiło, byłoby zajebiście. Dobra, 3, 4. Piasek kwarcowy. Czekajcie, może to też ogarnę. Kwarcowe też po 40k stoją. Także S, ale kurwa, jakby to weszło. Już by było na maksa, ale by to dało odpał. Dobra, 3. 4. Nie udało się. Rubinowe smocze stal. Kurwa. Dobra, ulepszamy dalej. Wbiło. Nice. 10 obrażeń na wyprawach. To bardzo fajny bonus. No i co jeszcze tu mogę podbić? Podbił mi silne na diabły, ale wygnańców. Nie wiem, może to kupię. Dobra, kupiłem. Krew wygnańców. No i co, 1,5 wana kosztuje. 3, 2, 1. Wbiło. 3, 2, 1. Spaliło.
Dobra, nie ruszył tego, bo to kosztuje dużo. Oczywiście, jasna merka, pet jest gotowy. Daje tyle HP. Nie no, bardzo jestem zadowolony z tego peta. No i co, już w sumie fajnie, że wbiję obrażenia na maksa. Jeszcze to mogę w sumie, ale to mi da silne na władców. Ja na razie bardziej pod dunki bym leciał. Zobaczymy, ile te szukierowo zdoby stoją. Gamy to. Oddał, zajebiście. Teoretycznie jeszcze to mógłbym kliknąć, ale to jest mi niepotrzebne. Odporności nie kliknę, bo nawet nie mam kasy. Dobra, wydaje mi się, że zajebiście. Numerka jest już w 99% skończona. No i tym miłym akcentem zażegnam się z wami. Kończymy ten długi odcinek zrobienia numerki od zera. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co, jeżeli nie zapomnę, to nie wiem, tu się pokaże, ile wydałem całą numerkę. Wydaje mi się, że około 130 wonów mogłem wydać, 150 maksymalnie, czyli teoretycznie zaoszczędziłem z 50 wonów, bo taka numerka skończona chodzi około 220 wonów. No i co, opłacało się. No i tyle. Będę musiał jeszcze ogarnąć jakiś amulet na dungi i przebić chyba level do 112 albo 115 i przerobić ekwibunek na OHO i będzie grane, także to by było tyle z tego odcinka. Następny podejrzewam będzie z eventu świątecznego. To by było na tyle. Siema.